Księga Daniela, drugi rozdział, 31 do 33 wersetu. Ty, królu, miałeś takie widzenie. Oto posąg wielki, ten wielki posąg o nadzwyczajnym blasku stał przed tobą, a jego wygląd był straszny. Głowa tego posągu wykonana była z czystego złota, jego piersi i ramiona ze srebra, jego brzuch i biodra z brązu, a jego golenie z żelaza, jego stopy częściowo z żelaza, częściowo z gliny. Księga Daniela, drugi rozdział. Nie stój na glinianych nogach. Jeśli ktoś żyje w wielkim stylu, to prowadzi kosztowny tryb życia. Ktoś inny, kto źle się zachowuje, może zostać zaskoczony konsekwencjami swojego zachowania. Z kolei, jeśli jakaś rzecz stoi na glinianych nogach, to jest niepewna i nie ma mocnego fundamentu. Wyrażenie stać na glinianych nogach ma swoje źródło w Biblii. W 605 roku przed naszą erą babiloński król Nabuchodonozor deportował do Babilonu Żydów, w tym młodego człowieka o imieniu Daniel. Niedługo później król miał sen, który tylko Daniel mógł wyjaśnić. Nabuchodonozor zobaczył ogromny, niezwykły posąg. Głowa była wykonana ze złota, tułów ze srebra, brzuch z miedzi, a nogi z żelaza. Stopy natomiast były częściowo z żelaza, a częściowo z gliny. We śnie król zobaczył kamień, który oderwał się i uderzył w posąg. I uderzył posąg w stopy. Wtedy zostały skruszone razem żelazo, glina, brąz, srebro i złoto i stały się jak plewy na klepisku w lecie, tak mówi Daniela, drugi rozdział, 35 werset. Dzisiaj wielu ludzi jest zabezpieczonych finansowo, żyje zdrowo i ekologicznie, znajduje satysfakcję w swojej karierze i cieszy się życiem. Wydaje się, że wszystko jest doskonałe. Potem w ich życiu pojawia się coś nieprzewidzianego. Upada ich praca. Rozpada się małżeństwo, rozprzestrzenia się choroba. Nagle fundamenty życia kruszą się, ponieważ są niestabilne. Nie chcę, by moje życie stało na glinianych nogach. Chcę mieć fundament, na którym mogę polegać. Dlatego właśnie oparłem swoje życie na Jezusie Chrystusie. I tego fundamentu życzę również Tobie. Daniela, drugi rozdział, 31 werset. Ty, królu, miałeś takie widzenie, oto posąg wielki, a ten wielki posąg o nadzwyczajnym blasku stał przed tobą, a jego wygląd był straszny. Głowa tego posągu wykonana była z czystego złota, jego piersi i ramiona ze srebra, jego brzuch i biodra z brązu, jego golenie z żelaza, jego stopy częściowo z żelaza, częściowo z gliny. Księga Daniela, drugi rozdział.